witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ogólnie ja nagrałam już jedną część, ale niestety mi się usunęła i nie mogę jej przywrócić. I to było coś takiego, że ja im sprzątałam klatkę i że robiłam w ogóle im różne jedzonko i pokazuję rutynę taką wieczorkiem. Więc już wam pokazuję, co one robią, a klatka jest już posprzątana, no bo nie zdążyliście tego jednak zobaczyć i no... Niestety mi się usunęła, więc jestem bardzo, bardzo mi przykro. I ogólnie na Pinterestie widziała, że ludzie robili sushi dla świnek z warzyw i owoców, więc postanowiłam też zrobić. Już robię i pokażę efekt końcowy. Oto efekt końcowy. Sushi wyszły bardzo ładnie i już daję je świnką. Idziemy. Otwieramy. I dajemy, sprawdźmy, jak im zasmakuje. Niestety już je rozwaliły, ale im bardzo smakuje. Inusia sobie porwała pomidorka, kropeczka sobie porwała tam ogórka i w ogóle całe sushi. No i sobie jedzą. Polecam robić takie sushi dla świnek. A teraz zróbmy im miksturę ziół i nie tylko. Pierwsze dodamy mniszek lekarski. Babka szerokolistna. Mieszu, mieszu. Karmę Wersellaga. Groszek. Słuchajcie, groszek, o dziwo, się nie przyjadł Inusi, bo pamiętacie te buraki suszone? To ja ostatnio je kupiłam, bo się skończyły, bo Inusia bardzo kochała i nie chciała mi ich jeść i bo jej się chyba przejadły. A groszek, dopóki jej się nie przejadł, na razie jej daję. I dojemy i zobaczymy, jak na to zareagują. Karmę muszą mieć, bo karmę im akurat daję codziennie wieczorem. I dostałem czasami taki miks. Sushi pierwszy raz dostawały, więc to nie, że im daję za dużo, tylko wiecie, o co mi chodzi. A jak będę robiła sushi, to raczej rano, bo wieczorem one raczej właśnie takie suche rzeczy dostają. I nigdy nie dostawały jeszcze mokrych. Więc dałam im mokre, no i pogryzły marchewki, grymasy, ostatnio grymaszą i marchewkę średnio jedzą. Napiszcie mi w komentarzach, czy wasze świnki też tak mają, że na przykład się czymś przejadły, czy coś takiego. A teraz wam pokażę ich sztuczki, bo dawno ich nie widzieliście. I szybkie przypomnienie, czemu świnkom, jeżeli robią jakąś sztuczkę, dajemy zazwyczaj jakiś przysmak. Świnkom przysmak dajemy temu, żeby świnki wiedziały, że dobrze coś zrobiły. Popatrzcie, poproś, daję jej przysmak i ona teraz wie, że dobrze zrobiła, więc będzie teraz chciała poproś robić. A jakbym jej tak mówiła, poproś, poproś, bez przysmaku, to ona by w końcu jej się odechciała te poproś robić, bo to są takie... lenie, by się jej odechciało i by już tego poproś nie robiła. Proszę bardzo, ona się już tak nauczyła, wiecie, że jej tak daje i ona się to nauczyła, więc też to jest sztuczka, ale ona jeszcze nie jest nazywana, więc no. Jeszcze kropka, czemu kropka się pytacie, bo kropka z... kurde, bo kropeczka robi ładniej sztuczki. Chociaż Inusia wam też pokaże, tylko na razie Inka je, ale za chwilę też obrót. Czekajcie, bo nie mam jak trzymać. Obrót, 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 obrót. Pięknie. No, ona czasami mi porywa jedzenie z rąk, ale no. Nie wiem, nie nagrało się, ale Inka ostatnio tak odgania kropkę od jedzenia, dlatego kropka cały czas ode mnie żąda jeść, bo Inka jej nie chce. Patrzcie, czekajcie. No, ona już się boi kropki, bo Inki, sorry, bo Inka jej ostatnio strasznie zabiera to jedzenie i ona musi iść poza, jakby tam dalej, bo Inka inaczej jej nie odpuszcza. Teraz Inusia nam zrobi jakąś kropeczkę, już się nauczyła tu. Inusia zrobi, no. Czekajcie, bo ona teraz by chciała robić coś. No patrzcie, co za człowiek. Co za zwierzę małe. No. Inusi też dam, żeby nie było. Inusi też dam. Proszę. Czekajcie, bo jej kropka weźmie. Wzięła Inka, jakbyś... Ja, no, jakby co? No, więc no.
Teraz jeszcze Inusia nam poprosi, bo kropka to już się nauczyła. Sorry. Inka. Poproś. Czekajcie, patrzcie. I teraz kropka też będzie prosiła. Ej! No patrz. Kropcia poprosiła Inka. Inka to taki mały leń, wiecie. Kropka by tak prosiła. Sorry za odgłosy w tle. I kropeczko. Kochanie, ty! Nie wolno, to nie jest sztuczka. No tak. No i to jest zabawa z nią. Ona by teraz chciała, widzicie? Ona by teraz chciała. Ale ona wie, że nie dostanie, bo po prostu... Ona za dużo dostaje ostatnio, bo jej cały czas ona robi sztuczki. Patrzcie, tu mam. I ona by to chciała. No i dobra. Inusia, poproś. Patrzcie. To jest taki leń. Poproś. To jest najłatwiejsza sztuczka. Ona i tak nie lubi. Dobra, poprosiła. Kropka bardzo lubi poproś i ona tak czasami patrzcie. Poproś. Ona już nawet umie takie poproś dosyć skomplikowane, bo ona umie takie poproś inne. Popatrzcie sobie. Poproś. I ona sobie musi tam wygrzebać. Więc to jest dosyć trudne. Poproś. I bym powiedziała, że to jest jedna z trudniejszych sztuczek kropeczki. Wiecie, one ostatnio się uczyły. Dobra, sorry, ale nie mam jak was położyć, naprawdę. Statyw mi się zepsuł, wiecie? Ojejku. Statyw mi się zepsuł i nie mam gdzie kłaść telefonu, więc sorry, ale muszę wam tak położyć. Kropcia. Patrzcie, tu jest moja ręka. I dobra, weź syno. Ona jest teraz wkurzona w ogóle. No i popatrzcie. Kropcia. Piątka. Ona umie, tylko czekajcie, bo ona sobie tam coś... Chcę, żeby ona wam pokazała, bo ona jak... Piątka. Brawo! Widzicie, bo jej się piątka myli z poproś. I to jest akurat problem u kropci. Dlatego... No. Dobrze, i to tyle na dzisiaj. Czekajcie, jeszcze tu zagonię kropcie do pożegnania. Chodź tu, kropeczko. Muszę tak poszaleścić, bo ona nie przyjdzie. A chce się pożegnać, kropka. Chodź tu. Ona się ze mną chce bawić po prostu, bo ona już... Chodź. No chodź. Chodź, ona mnie liże, ona nie przyjdzie. Tu jest Inusia, ona was żegna. O Jezu, ona was żegna, więc pa, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.